Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, e, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my. Likwidacji, Janku w likwidacji. Tak, szanowni Jeden, Państwo. I, jedno i drugie, tak. Czy wszyscy jesteśmy w likwidacji. likwidacji wszyscy, tylko że, to, że wszystko pytanie jest o termin. E, szanowni Państwo, jest. E, PiS, no to wiadomo, że tam i pożar w burdelu, i, i paniki trochę. Natomiast Mateusz Morawiecki gra na swoją prezydenturę. Jeżeli zobaczycie to, co on wyczynia w ciągu ostatnich tygodni, to jest to prowadzona kampania prezydencka. On się przygotowuje do tego, że jeżeli Jarosław Kaczyński nie wystawi go w wyborach, to on może spróbować wyjść z samodzielną kandydaturą. To oczywiście jest, ja przypomnę, jedyny człowiek, który dysponuje majątkiem, jeżeli PiS nie będzie miał dotacji, jeżeli nie będzie miał pieniędzy na kampanię wyborczą, który jest sam, sam w stanie sfinansować. Ja nie mówię tutaj już o jego prywatnym majątku, on posiada gigantyczne aktywa. Weźmy na przykład Krzysztofa Stanowskiego, to on jest tworzony przez zaplecze polityczne Morawieckiego. Tam jest Mar Mar Mariusz Chłopik, to jest jeden z doradców, który wychował sobie Krzysztofa Stanowskiego. To jest gracz i szanowni państwo, on to jest tak Wygranie, czy wygranie wyborów prezydenckich dla Morawieckiego to byłoby oczywiście no, świat i ludzie, tylko to jest praktycznie niemożliwe. Natomiast sam start jest dla niego jakąś tam formą tarczy przed postępowaniami prokuratorskimi, które się, które się rozpoczynają. On chodzi w tej chwili, cały czas jeszcze pokazuje, że jest jedynym kandydatem, który ma realne szanse w drugiej turze. Z kandydatami koalicji obywatelskiej. To jest nieprawda, dlatego że Jarosław Kaczyński ma oczywiście jeden podstawowy argument, że za Mateuszem Morawieckim nie zagłosują wyborcy Konfederacji. Natomiast Morawiecki bardzo mocno inwestuje w kandydaturę, i nasze wiewiórki twierdzą, że on bardzo poważnie bierze pod y, możliwość, pod, pod, pod to, żeby wystartować samodzielnie. E, to jest e, dla niego, on tam ma dostać taką fuchę e, szef partii e, konserwatywnej, tej, tej grupy, e, którego tam ustąpiła. Konserwatorów i reformatorów. Tam e, partia konserwatystów i reform, reformatorów. W Parlamencie Europejskim, natomiast to jest jego układ, który on sobie załatwił, załatwia z Giorgio Meloni, z włoską premier. Ja państwu mówiłem, że wielkie pieniądze, które sprzyjały pisowi, bo takie były też za granicą, oni chcą, aby PiS jako partia przetrwał, tylko że bez Kaczyńskiego, bez yy, Kamińskiego, bez Wąsika, bez Ziobry. Żeby nastąpiło takie yy, ucywilizowanie PiSu, żeby to nie była bandycka formacja jaka była, bo yy, no, yy, tam się bardzo nie spodobało parę ataków na ludzi wielkich finansów, bo chociaż ogólnie, jakby to powiedzieć, no bo jak PiS robił wielkie złodziejstwa, to te duże firmy finansowe bardzo mocno się obłowiły przy tych działaniach PiSu, takich jak wyprzedaż Lotosu, jak pewne fikcyjne inwestycje już nie będę teraz szczegółowo omawiał, które dokonywano w Norwegii, gdzie pieniędzmi Orlenu, czyli naszymi wszystkimi, bo to jest spółka Skarbu Państwa, rozwiązywano problemy zagranicznych firm, to znaczy Polacy wchodzili i reasekurowali bardzo ryzykowne przedsięwzięcia gospodarcze, jednocześnie w taki sposób, że jeżeli tam kiedykolwiek coś jednak się uda, to ci, którzy byli pomysłodawcami tego projektu, mają otwartą drogę do powrotu, do, do zysków. Czyli Polacy wystąpili tylko i wyłącznie, OLEN został wykorzystany do bycia amortyzatorem ewentualnych strat bez żadnych e, zysków. <laughs> Proporcjonalnych do ryzyka. Zresztą takie firmy jak Ollen nie mają prawa podejmować takich ryzykownych inwestycji. To jest na osobny temat rozmowy. W każdym razie, wielkie, kiedyś były, mowy, mowa była o grabieży Polski przez tak zwane brygady Mariota. Kiedy Polska po roku 90. nie miała menadżerów, nie, mała, nie miała ludzi, którzy mieli wiedzę, jak to wszystko funkcjonuje, przyjeżdżali ludzie, kupowali za bezcen. I wyprzedawali. I dla tych ludzi PiS i złodziejstwo PiSu to był po prostu wymarzony czas, bo oni zatrudniali ludzi, którzy nie mieli żadnych kompetencji i, i krótko mówiąc, musieli na zewnątrz zlecać jakąś robotę. I zlecali tą robotę bardzo drogo. No i teraz e, pytanie jest takie: Jeżeli e, Morawiecki. Zaryzykuje i wystartuje, to, to, to jest to koniec PiSu, bo w tym momencie on będzie już musiał no bo Jarosław tego nie będzie tolerował, będzie po prostu rozłam, będą, będą dwie formacje, już w sposób jasny. No to, to, to jest coś, co może zmienić polską scenę polityczną i pewnie też dużo zależy od tego, jak, jak mocno ta państwa Komisja Wyborcza przytnie dotacje dla, dla PiSu, no bo jeżeli PiS nie będzie miał pieniędzy, no to pozycja Mateusza Morawieckiego wzrasta niepomiernie. Tomku... No to jest pytanie, czy, czy Morawiecki zaatakuje przed wyborami prezydenckimi Jarosława, czy nie? Morawiecki poszedł tym samym patentem, który chciano podsunąć Jarosławowi Kaczyńskiemu i którego chętnie słucha Jarosław Kaczyński. To znaczy, żeby, że jeżeli sam wystartowałby na prezydenta, to ma pewnego rodzaju immunitet, bo ciężko jest kandydata na prezydenta... No, w jaki sposób pociągać odpowiedzialności, że tutaj um, oni mają taką nadzieję, że jakieś gremia międzynarodowe staną murem i nie pozwolą, żeby te sprawy toczyły się. Kryminalne, czysto kryminalne sprawy, nie mające nic wspólnego y, z y, działaniami, działaniami politycznymi, no bo trzeba to oddzielić. No. Y, w sytuacji, kiedy Morawiecki, zobaczcie Państwo w jaki kuriozalny sposób oni tłumaczą się, jeżeli chodzi o to, co zrobił pan Kuśmierowski czy Szopa, bo im pozwalają mówić. Oni pozwalają mówić, tylko nie pozwalają swojego wizerunku pokazywać. Który będzie w listach gończy. I oni, Morawiecki mówi rzeczy, które się nauczył, a gdzie się nauczył, to jeszcze o tym będziemy rozmawiali, bo Morawiecki nagle ma teorię jeszcze głupszą niż teoria Jarosława Kaczyńskiego i, i, i teoria Smoleńska, prawda, załogu Smoleńskiego. No bo ta teoria się głupio nie trzyma. Dał do niej, jak wiecie, pan Soma który opowiadał o, o bombach termobarycznych z płomikiem. Ja to u, u, uproszczam, ale, ale to nie więcej jak to wygląda. I tutaj wychodzi Morawiecki i nagle co robi? 180 stopni tej narracji odnośnie... Szefa rządowej Agencji Strategicznej. Bohater. Bohater, no prawdziwy bohater, szanowni Państwo, bo ten człowiek, gdyby nie jego działania, zobaczcie wszyscy na jego drogę, gdzie, gdzie on go lokował, lokował go blisko siebie, między innymi w, w PGZ. -cie. I gdyby on, nie on, no to w zasadzie Ukraina by padła. padła by Ukraina. No, normalnie bohater, który, jego decyzje pozwoliły na to, żeby. Ukraina szybko otrzymywała od nas pomoc, bo inaczej nie. No po prostu rządowa agencja reszty, by się zawaliła, gdyby nie, nie Kuźmirowski, to by nic się nie działo i to trzeba było szybko decydować. I ta szybka decyzja to były też te agregaty. Wczoraj opowiadał te grydy mały pan poseł Kaleta, no to mój, mój ulubiony. I wiecie Państwo, oni w ogóle nie odpowiadają, jest w przypadku Ziobry, nie odpowiadają na przykład dlaczego właściciel czy firma odzieżowa, bo taką trzeba nazwać, firma robiąca nadruki na odzieży, bo to wiecie Państwo, kupić chińskie koszulki i robić nadruki, no, nie chcę nikogo posponować, nie jest to trudne zadanie. Naprawdę kłaniam się mo, 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 mojej Pani Sekretarce. Robiła to świetnie dla Ponad tysiące ludzi, którzy musieli mieć te ubrania, różne ubrania i te na drugi. To, 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 to nie jest rzecz, która. To nie jest proste, ale naprawdę, uwierzcie państwo, to, 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 nie, to nie jest jakaś technologia, yy, której ludzie nie znają. I tej firmie nagle powierzyć kupno. Yy, I zobaczycie Państwo, tu nie chodzi tylko o te słynne agregaty prądotwórcze. Tam jest dużo więcej rzeczy. Rozmowa z panem Chopą może być niezwykle przydatna, bo pan Chopa był tak zwanym kontaktsmenem. Pan Chopa kontaktował i inni ludzie też od Mariuskiego. Jeżeli znałeś telefon do Chopy, to mogłeś mieć biznes po prostu. A mnóstwo firm jest takich, które chce sprzedawać rządowej agencji rezerw strategicznych. Jak wiecie państwo, zaczęło się już e, na przykład bardzo. Hmm, takie duże poruszenie wśród firm, wśród firm, które działają na rynku żywnościowym. Teraz te rynki się trochę przykierunkowują, bo w związku z tym, że Turcja nałożyła embargo na Izrael, to te firmy no, znalazły sobie część tych firm znalazła sobie świetnie, świetną rynek zbytu w Izraelu, i sprzedają w Izraelu i sprzedają tam tam gdzie jest to embargo, ale o, o tym porozmawiamy innym razem i. Wiecie Państwo, tutaj mając Rządową Agencję Rady gdzie ciągle trzeba dostarczać wielkie ilości żywności, gdzie również jest temat dotyczący skupu zboża, gdzie y, trzeba dostarczać wielkie ilości lekarstw. Szanowni Państwo, to jest wierzchołek góry lodowej. Stąd ta panika Morawieckiego i stąd panika ich wszystkich. I tutaj... Y, oni robią to, co jest w przypadku Kamińskiego i Wąsika. Bohaterowie. Bohater, który jest na Cyprze, którego nie wolno sprowadzić, nie wolno pytać, trzeba go zostawić w spokoju. On uratował Ukrainę. Nie wtrąci się w to Ukraina, bo oni na to liczyli. Nie wtrąci się w to prezydent Żeleński. On sam się mm, naprawdę musi mierzyć z olbrzymią korupcją. On sam to ma zrobione. Więcej spodziewam się, że to, z czego tak się cieszył Wąsik z Kamińskim, czyli ukraińskie NABU i ukraińskie SBU, z pewnością ten wątek y, sprawdza, ten wątek pomiędzy y, naszymi tutaj y, ludźmi, którzy tam wysyłali różnego rodzaju towary i w ramach pomocy i sprzedawali, bo to jest bardzo różnie, i y, właśnie ludźmi na Ukrainie, których no, musi i, i, i ludzie prezydenta Żelenskiego bezwzględnie nie ścigają, nawet ścigają. Nas tam to, to, to jest daleko posunięte. i Morawiecki to rozumie. Morawiecki musi wprowadzić tą narrację. My uratowaliśmy Ukrainę, a za to chcą nas wsadzić do więzienia. To się nie uda. Rozumiem, że nasze służby i, i, i premier Tusk, który wczoraj na tym kampusie powiedział bardzo fajną rzecz, to powiedział bardzo ciekawie powiedział, że do młodzieży, że teraz no, młodzież chce, żeby się włączyła tutaj, i, i, i dzięki młodzieży, dzięki kobietom te wybory zostały wygrane. 15 października, bo mogło być zupełnie inaczej. Natomiast mm, on tu jest po to, żeby posprzątać. I dalej de facto już, już też rozumie, że, że, muszą, że musi być, wynika z tego ta naturalna zmiana miejsc. Bardzo ciekawie, bardzo, cieka, bardzo ciekawa koncepcja. Rozumiem, że Donald Tusk nie będzie odpuszczał i nie da się um, przekonać do tych, do tych niektórych, niektórych koncepcji. Zostawmy już, teraz już musimy coś, coś ustalić, coś konstruktywnego, a strzeszczenia nie ma nic. No nie, no ja tak jak Państwu mówiłem, no w, w mieszkaniu, które chcemy, tak powiem, odnowić, no to najpierw trzeba zrobić porządek, a nie będziemy odnawiali gdzieś, gdzie, gdzie, gdzie jest po prostu burdel. Trzeba wynieść sprzęty i odnowić. Te, te sprzęty trzeba wynieść. A te sprzęty, które tutaj jeszcze zalegają, no to sami Państwo sobie możecie wymieniać, które są te, tymi sprzętami. I tego się boi Morawiecki. Morawiecki szuka sobie po prostu dupochronu, Oni już się szrzęsą. Tak, jego największym problemem jest dziś to, że nie ma e, poparcia Kaczyńskiego i nie ma poparcia Tadeusza Rydzyka, natomiast świetnie znajduje <grym> się z Andrzejem Dudą. E, tam jest, e, jego atutem jest Andrzej Duda, jego atutem jest e, Krzysztof Stanowski i to jego zaplecze. To są właśnie ludzie Morawieckiego, którzy e, tworzą e, zręby nowej e, partii. Jarosław Kaczyński. Ma tutaj piątą kolumnę. Jak pan widzi, panie Jarosławie, pan może na nas liczyć. Nikt panu nie zrobiłby takiego, bo Wąsik z Kamińskim. To też w sumie oni, oni to już yy, tylko siedzą i liczą na taki. Kamiński, nie zawsze, Kamiński często leży. No, no to leży. K ale ale w, w nocy, rzeczywiście, Mariusz, w nocy mało, mało ganiasz po Brukseli czy po Strasburgu. Ty już masz zaopatrzenie w domu i masz takie, jak potrzeba. Już nikt nie rozcięcza tej gorzały. Normalnie możesz. Wreszcie. I snuć, i snuć tamte swoje. Tak, przypomnijmy, przypomnijmy, bo to, żeby, nie, żeby ci, którzy nie, nie oglądali nas w czasach e, słusznie minionych, czyli za okupacji pisowskiej, e, to nie wiedzą o tym, że e, ochroniarze... Budka do ochroniarzy była niedobra. Tak, takim. po prostu e, no, no, dolewali, po prostu rozcieńczali ten preparat i potem po prostu Mariusz, Mariusz po prostu wolał osobiście chodzić. Ufał Jorkowi i, i sam na czterech łapach szedł z Jorkiem po, po alkohol. Bo nie razem szli na czterech. Jork nie chciał, opierał się, ale, ale, ten szed ten, ale dochodził. szedł na, ten, ale szed na ten spacer, szanowni państwo, i to są autentyczne historie z warszawskiej Pragi. Czasami momencie... nawet gubił, gubił legitymację w krzakach, ale później przyjeżdżało, przyjeżdżało iluś mocnych ludzi, otaczało cały kwartał budynków i legitymacja się znajdowała. Natomiast. Tak, no, Przecież, no, jakieś straty muszą być przy tej wyprawie. Natomiast... Jork zmęczony, Jork Niewyspany zmęczony. Tak. I, I Kamiński, zarte ręce i kolana, bo, bo miał długi spacer, prawda? Szanowni Państwo, w pewnym momencie szczególnie. Ale nie podnosił nogi mówią, że nie, Szczę, ja tam, że nie Szczególnie nie na, na końcówce na końcówce e, Mariusz Kamiński zrezygnował z ochrony. Poruszał się już maksymalnie z jednym. Obrodatych w... mężczyzn ucharakteryzowanych na Czeczeńców, którzy nas straszyli. Przyjeżdżali i na przykład nas obserwowali, i jak um, widzieli zdjęcia z naszej strony, to byli przerażeni i uciekali. To, to groźni ludzie. Brody to, to, takie. Spaszlaki z wybrodą. To byli ludzie akurat z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Natomiast y, ja, ja tylko wspominałem o tym, że przy końcówce pan Mariusz zrezygnował z ochrony. Bo uważał, że tak będzie bardziej konspiracyjnie. Tak, żartowałem, że jednego podzirawie długopisem, a to była nieprawda. On nawet napisał raport na ten temat, że, że ja noszę przy sobie długopis po to, żeby użyć przeciwko nim. Tak? No, taki, nie wiem, to, nie jest bądź, to jest bardzo groźne, tak, to jest bardzo groźne. Tak, Takie mam długopis i Dobrze że mi podsunął to. Myśl, bo bym o tym nie wiedział, że muszę długopisem dziurawić ludzi. Dziękuję, że pan. Możemy nauczyć jeszcze. Pani Państwa. w każdym razie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są w stanie dostarczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu teraz informacji z wewnątrz PiSu, co się tam właśnie odbywa, więc przypomnijmy, jest konflikt otwarty z Beatą Szydło, jest fronda Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który buduje własne stronnictwo w kontrze do PiSu i w kontrze do Trochę do PSL-u, ale on przede wszystkim chce pozyskać tą część wsi, którą zajmuje, odciągnął kiedyś od PSL-u PiS. On, on chce ją po prostu przejąć do siebie i być takim języczkiem uwagi, który będzie mógł wejść na przykład w koalicję, zarówno gdyby się jakimś cudem PiS ostał, przeżył. Bo albo z Konfederacją, albo z PSL-em, albo z PISem, taka partia obrotowa, bardzo ciekawy projekt pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, jest w każdym razie jego wypowiedzi na temat Kamińskiego, jego wypowiedzi. Ja przypomnę, on po prostu, no de facto złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Po prostu opowiedział o tym, że Mariusz Kamiński użył wobec niego jako szef pisu gruźb karalnych. Czyli po prostu. I tam, Pan, to, szantaż. Szantaż, nie nie tak? Że jeszcze, nie robię, ta. jeszcze nic na ciebie nie mamy, ale, ale, ale będzie, ale jak będzie jeszcze... Jeśli ja tak się tak, nie uspokoisz, to, 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 to znajdziemy. No i potem jeszcze to szpiegowanie jego przy użyciu broni do zwalczania terrorystów. To jest jeden wątek. Konflikt z Bato Szydło to jest drugi. I teraz tak, jest Tadeusz Rydzyk, który jest skonfliktowany z Jarosławem Kaczyńskim. Ryzyk stawia uwagę na z jednej strony na Przemysłowa Czarnka, a to jest też protegowany Jarosława Kaczyńskiego, to ich łączy, ale z drugiej strony stawia na e, e, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, to jest e, drugi filar e, i ma nie, bardzo przyzwoite relacje z Beatą Szydło. Kłopotem jest w tej chwili tych wszystkich ludzi, co tak naprawdę stanie się z Solidarną, Suwerenną Polską. Ona ma na kongresie PiSu zostać wchłonięta. Wiceprezesem partii miał być Patryk Jaki. On ma być tym syndykiem masy upadłościowej Ziobryf, Ziobrów. I, i e, jak się będzie nad to zapatrywał, czy ziobro będzie, e, tak jak twierdzą co po niektóre wiewiórki, jedną nogą e, poza polską? Czy też będzie się w coś angażował? To jest wielka niewiadoma, zostaje Mateusz Morawiecki. Osłabienie Ziobry, to jest który go strasznie hamował, strasznie nosił kwity na Mateusza Morawieckiego, te wszystkie wycieki z działek, te wszystkie sprawy, które uderzały, bardzo mocno pokazują. Inicjowanie spraw przez CBA, właśnie. Oczu się uczeniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, to bo ludzie Ziobry między innymi. No tak, innymi. ale umówmy się, że były podstawy tutaj, ale oczywiście... No tak, jak tylko, najbardziej. Tylko, jak że, najbardziej. Że, tylko że, że motywacją Ziobry nie była ochrona interesów państwa, tylko... Tylko, że nie konkurencji. To znaczy, zah Morawieckiego. Poza wszystkim, poza sprzecznością interesów, ci panowie się po prostu fizycznie nie lubią. Wiecie państwo, czasem tak jest, że gdzieś jest chemia albo nie ma chemii. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, w której oprócz sprzeczności interesów, ja bym chciał kiedyś zobaczyć, to się oczywiście nie stanie, ale taką walkę w klatce Ziobro kontra Morawiecki. To byłaby no, taka no, cieka, cie, ciekawe. No, warunki fizyczne niby Morawiecki dużo lepsze, ale jednak, no, no nie wiem, potem się ciebie zapytam, jakby, jakbyś oceniał, w no, na jednym z odcinków świata według kiepskich by, była taka właśnie, właśnie Ferdynand Kiepski zorganizował walkę takich takich ludzi. No tak, to, to ja, ja to tak widzę, wiesz, ja razu tak, tak je, ja mam taką zdolność, że ja coś sobie potrafię potrafię wyobrazić i, i to mi się z tym kojarzy to komedia to jest, no, jakaś komedia. ]right razie, ta... W każdym razie, każdym razie. Najlepiej palił radiowozy i, i, i najlepiej walczył od 12 lat jest To jest to I jest inny, państwa, mało opowiada, opowiada to ten jest, ten... Te, te, To jest najciekawsza historia. Go, w tym wykocie z, z tym małym brzuszkiem. Naprawdę widzę. Go. To, to jest cieka... znaczy, to jest to, co teraz Tomek nawiązuje do tego, czyli te legendy o e, tym, że Mateusz Morawiecki był wywożony przez esbeków do lasu i mieli mu kazać e, kopać groby, że właśnie e, prowadził jakąś e, dziwną e, taką. on z... prowadził skomplikowaną operację. I tak tak, bardzo... Walczące. No, oczywiście nie ma żadnych. Który jeszcze przynosił granaty Janku. Tak, tak. Znaczy, żadnych żadnych relacji. Tak. Bomba w kołówce, granat w majtkach, tak, czy pod górkę do szkoły. E, tak. W każdym razie nie ma żadnych dowodów. Ten hagiograficzny życiorys morawieckich powstał dzięki Igorowi Jankę. E, to jest. To się nadaje. służbie bezpieczeństwa po części. E, w czy ja wiem, Tomku, bo to, to ja mam jednak wrażenie, tutaj e, e, redaktor północnej Służbą e, socjalnym to... Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Tak, ale to, to tylko, że te, nie, to, że te hagiograficzne... W Azji, które... Nie, ale te, hagiogra te hagiograficzne e, elementy, które de facto go ośmieszają, wiecie państwo, bo gdyby poprzestać na, jakimś, na jakichś ulotkach, na jakichś działaniach, no to jest, jest taki moment. Na to groziło więzienie. W te, ci, ci. Tak, ale, za, ale, ale jak, moment, w którym y, zaczęto właśnie opowiadać o tych y, działaniach y, na, po, na poły partyzanckich, y, to tak naprawdę y, ośmieszyło całą tą legendę. Jeszcze raz, ja nie muszę analizować. Ja mam taką, y, jakby powiedzieć, y, jako osoba, która wiele czytała na temat Różnych, jestem fascynatem historii, to Państwo wiecie, wydajemy trzy pisma historyczne. Ja w pierwszą olimpiadę historyczną upisałem jeszcze w PRL-u i muszę Państwu powiedzieć, że wystarczy wiedzieć o Solidarności Warczącej tylko jedną rzecz: że nie ma możliwości, aby rosyjskie służby specjalne, radzieckie, Właśnie północna grupa wojsk radzieckich dopuściła do tego, żeby organizacja radykalna odwołująca się do etosu polskich powstań i sugerująca możliwość walki zbrojnej z sowieckim okupantem, żeby funkcjonowała bez wiedzy i zgody na ich bezpośrednim zapleczu. Maleńka operacja, teraz, to jest rosyjska metoda. Tak, czy to jest po prostu, to jest nierealne. To własna, jest... własna opozycja, mały Sawinkow, taki mały Sawinkow. Tak, to, <laughs> ma, to, jest, to jest tak, że oni, oni, to wiecie Państwo, to nie czyni oczywiście każdego uczestnika Solidarności Walczącej prowokatorem. Chodzi tylko o to, że z grubsza Rosjanie po prostu mieli kontrolę operacyjną nad tą e, formacją. Więcej, sami inspirowali stworzenie takiej organizacji, żeby nie powstały inne. Tak, żeby nie tak. było miejsca dla innych prawdziwych, które mogą być groźne. Tak. Dla inna była już ta, która zdradzała. A potem, a potem dzięki, temu, dzięki temu potem, dzięki temu potem e, po prostu e, wszyscy ci, którzy mieli ciągoty, e, mieli odpowiednie postawy, to szli i zapisywali się do naszych organizacji. To wiecie Państwo, to carska ochrona jeszcze tą metodę, właśnie, prowokacji dopracowała do perfekcji. No, trzeba to oczywiście pamiętać, że nie tylko Jewno-Azew był wspólnym carskim prowokatorem, ale także sam Józef Stalin. Tylko ten Stalin na tyle skutecznie po wygraniu wyborów zajął się, Wyborów, przepraszam, to jest żart po wygraniu rewolucji na tyle skutecznie zajął się archiwami carskimi, że no powiedzmy sobie, dzisiaj jego a działalność agenturalna pozostaje w kwestiach domysłów i hipotez, a nie pewności. Chociaż dobrze analitycy wiedzą, że. Po prostu pewne szczegóły z życiorysu Stalina nie byłyby realne, gdyby tej współpracy z... Instalowanie całkiem... Piłsudskiego u nas, wyjście z Magdeburga, niczym się nie różni od operacji instalowania Lanie.

Właściciele Morawieckiego chcą bardzo, żeby on wystartował na prezydenta. O, powiedzmy sobie w ten sposób. No. Ci, którzy doprowadzili do tego, że Jarosław Kaczyński wybrał go premierem, dziś bardzo chcieliby, żeby on jednak uzyskał jakiś status, żeby został przejął na własność PiS. I tutaj, szanowni państwo, My jak zwykle kibicujemy, bo jak się zaczynają brać za oby w PiSie, tak. to my jesteśmy. Ogrodzimy teren, nie dopuścimy, żeby ktoś przeszkadzał. Mamy, mamy, chcemy się, przyznajemy się, Szanowni Państwo, mamy epizody, gdzie Jarosław Kaczyński, jak mu kiedyś Wąsik z Kamińskim zameldowali, że są dowody na to, że dostarczaliśmy materiałów w ramach walk frakcyjnych w PiSie. On się po prostu załamał że i ręce od odnoszenia tej benzyny przysłowiowe bolały tak prawdę i całe ale <laughs> zawsze e, szanowni państwo po prostu e, sterna to... stała na podorędziu. Już, proszę bardzo, już tankujcie ile chcecie, proszę bardzo. Każdy Zabaj, razie, za darmo każdy, co chcecie. W każdym razie to był moment, w którym w którym Jarosław jak jak mu pa, pa, pan wąsik kamiskim przynieśli właśnie, że zaopatrywaliśmy Jednego z jego baronów przeciwko drugiemu baronu, a drugiego przeciwko trzeciemu, to się chłop załamał. Ej, w każdym razie my tutaj e, kibicujemy. mamy informację, e, jeżeli. Ja, bo, to jest, bo to jest, szanowni państwo, pytanie, na kogo postawił Jarosław Kaczyński w tej chwili. E, ma pan Zbigniew Bogucki. E, pan e, to jest taki człowiek, którego, który dziś ma niby największe szanse bycia nominowanym na, na drugiego Dudę. E, nie ma dostępu 24-godziny Karzyńskiego, Pan Nawrocki. Nie ma i to znaczy ja my Tak, jest ja mówię o Boguckim, ty mówisz o, o szefie IPN-u, tylko że Bogucki, tak. ma, Bogucki ma największe szanse. Jest takim człowiekiem, panu Nawrockiemu znaleziono środowiska kibicowskie takie, które oni się tam przestraszyli tego już i e, według... A to w ramach pięknej walki między innymi, się pięknie napiętrzają, bo jest Tak, 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 to Bardzo jest tak. Więc e, szanse pana na obecnego prezesa IPN-u właśnie przez te, nazwijmy to łyse kontakty. Janek on ma tam małe szanse, bo to facet, facet takie oczywiście facet, on chodzi, uprawia boks, wiesz, inaczej funkcjonuje, także e, no to rebia prostu... się trzyma mocno. No w każdym razie pan Bogucki to jest dzisiaj najbliższy sercu pana Jarosława Kaczyńskiego, Mateusz Morawiecki ze swoimi tabelkami i analizami o tym, że ma szansę wygrać i że duże pieniądze załatwi. Jest na razie w ogóle nie jest brany pod uwagę przez Jarosława Kaczyńskiego, natomiast wszystko wskazuje na to, Namaszczony że. Namaszczony został Błaszczak Janku. Namaszczony został. Na dostał... prezesa, ale nie na kandydata. A nie na kandydata. Błaszczak Przecież... ma być takim Jarosławem Kaczyńskim, ale z kontrolką. To oficjalnie znaczy... mianowaną pacynką, czy, czy takim jak tak, marionetką, tak? Oficjalnie mianowaną. To, to... To moja marionetka i, i mówcie tak, jakbyście mówili do mnie. Tak, On już dużo spraw ceduje na e, Błaszczak. Ku utrapieniu ludzi z PiSu, bo no wiecie Państwo, jak jest cedować na, na Błaszczak. W każdym razie, szanowni państwo, jeżeli Mateusz Morawiecki, tak jak twierdzą wiewiórki, zdecyduje się na samodzielny start, to będziemy mieli e, koniec e, PiSu, bo oni się już nie pogodzą. E, to też będzie bardzo ciekawe, bo to też może być jakaś e, szansa, jeżeli, bo cały czas nie wiadomo, co się stanie z e, kandydatem na prezydenta e, z koalicji obywatelskiej. Tusk e, niby oficjalnie e, zdementował po raz drugi, natomiast musicie Państwo nam wybaczyć. E, jest taka, e, takie powiedzenie, że nigdy nie wierzymy w niezdementowane informacje. To był książę Korzakow, który zajmował się nad nadzorowaniem oddziału trzeciego carskiej ochrany, czyli właśnie takiej tajnej służby, która kiedyś Stworzyła rosyjską opozycję, żeby było z czym walczyć. Kalin był agentem ochrany I tam zasłynął tego bo Lenin, przyjął dobry towarzysz. No to jest, tam było, tam było paru <taki> takich. Tam było paru takich, szanowni państwo, był towarzysz Malinowski, to też był agent ochrony. To Lenin nie mógł wierzyć po prostu. Wiecie, to, to właśnie na tym polegało, że od pewnego momentu te, z tymi tworzeniem tych organizacji, które następnie się mają, z, mają być pod naszą kontrolą, e, to jest zawsze ryzyko. To się Izraelczycy o tym przekonali, kiedy stworzyli konkurencję dla e, OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Jasira Arafata i potem w zasadzie nie wiadomo było, która z tych organizacji jest gorsza, bo trudno jest utrzymać. Tak. Ja już nic nie będę mówił. E, Powstawaniu czego ja kiedyś sekundowałem, jest, mogę tylko powiedzieć tak, że jest bardzo trudno utrzymać. E, e, kontrolę Dzień nad do... Z powrotem się nie zaraz, nie zaraz schować, Tak, tak no to jest tak, nie, że jak się coś, jak się coś tak. tworzy i się stworzy zręby konstrukcyjne, to e, no, jednej, jednej, dwóm, trzem osobom w środku jest bardzo trudno utrzymać e, kontrolę nad tym. Tak, zresztą służba bezpieczeństwa. Ja bardzo polecam hmm. rozmowy z Panem. Piotrem Wrońskim, gdzie w pewnym momencie ja, 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 mnie trochę kopara opadła, bo wygląda na to, że gdyby nie wywiad polski w latach 80., to polska opozycja by nie funkcjonowała. No. <grym> Więc... Wywiad dbał o to, żeby drukarnie dostawały z za, zachodu sprzęt, Pan konspirator Morawiecki między innymi system swojej konspiracji, ale mówię o, o panu Kornelu, bo pan... Mateusz nie miał nic tam do powiedzenia, gdzie był dzieckiem, oparł na systemie trójkowym, na systemie armii krajowej, co już Gestapo, Spilker, Fuchs opanowali i wiedzieli, że najlepsza gospodarka na świecie, a bezpieka nasza nie wiedziała. Nie wiedziała, że jest system trójkowy, nie wiedziała, że na przykład istnieje taka sieć przemycania korespondencji w wagonach kolejowych. Też to było, i, i, i ta sieć istniała też dla. Innej części przypomniał, przypomniał mi się. Pilnowano, pilnowano skrzętnie, żeby nikt tam nie zakłócił tego, żeby ta poczta jeździła, bo to, to, to naprawdę tak pilnowanej poczty nie było nigdzie. To jeszcze... przypomina, to jest... przypomina mi się, to przypomina mi się <laughs> pewna, pewien aforyzm Franza Kawki, tego słynnego autoru, autora procesu, czyli lektury szkolnej, przynajmniej jeszcze za moich czasów, że jeden idiota to jest po prostu jeden idiota, dwóch idiotów to jest dwóch idiotów ale 10 tysięcy idiotów to jest polityczna partia i to, to, jest, to jest... Sanku, jest... Jest przemilczona wielka operacja polskich służb specjalnych, na której trzeba, między nimi stał i robił to pan generał Kapkowski. I pan generał Kapkowski no, stworzył grupę, która sobie wjeżdżała do różnych ambasad i kopiowała dokumenty z ambasad. Taką specjalną grupę dosiadową wchodziła do ambasad Chodziła do sejfów, otwierała sejfy i czytała. Rosjanie po prostu szaleli, chcieli tą naszą całą technologię. Ciekawostką było to, że była taka słynna nysa, w której był rentgen, był bardzo potrzebny, i tam w tej nysie musieli jeździć ludzie, którzy byli w strojach takich po prostu prawie kosmicznych, żeby nie być napromieniowanym. Bardzo, cieka bardzo ciekawa operacja, niedoceniona, mała książeczka na ten temat tej pory wyszła. Naprawdę byliśmy fachowcami. No powinniśmy wrócić do tych tej tej latach, tej, w latach, w, później, w, później, w latach później w latach 90. w Urzędzie Ochrony Państwa tym się zajmowała. Pozdrawiam pana generała, mi się, że tak. E, tym się zajmowała w latach 90. SSTO Wydziału V, sekcja specjalna Technik operacyjnych <laughs> tak. Wydziału V, <laughs> tak. zamieniona później w Wydział V, zlikwidowana przez Jarosława, przez Jarosława Kaczyńskiego we wrześniu 2000. E, e, szóstego roku, natomiast Szanowni Państwo, jak się to teraz nazywa, to, nie, to już nie powiemy, bo będzie za dużo. O, uf, 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 uf. uf no. Tak, Szanowni Państwo. Takich sukcesów już nie ma. No właśnie, historia bez cenzury. No teraz to jest tak, że jak panowie robią, e, e, próbują robić operacje specjalne tego typu, to sami się nagrywają. Rosjanie się nie zgadzają i nie robią, tak jak wiesz, jak, jak z operacją Wołga, dalej już nie można szukać. I teraz Ej, ja będę musiał wiedzieć o co chodzi. Szanowni Państwo, Morawiecki, kibicujemy Morawieckiemu, żeby tak, Panie Premierze, niech pan startuje samemu. My jesteśmy za. Republika Samorajów, Japo japońscy wojownicy stworzyli własne państwo. Szanowni Państwo, tutaj tekst historii bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych napikach. Bombą atomową w Chiny. Amerykański generał chciał rozpocząć wojnę nuklearną z Państwem środka. Oczywiście chodzi o McArtura. Dziś wszyscy żałują, że on tej bomby jednak nie pozwolono mu zrzucić. Tajemnica ludzi zbliżną, czy znaczy wszyscy w Ameryce. Szanowni Państwo, tajemnica ludzi z blizną, dlaczego tak wielu nazistów miało szramy na twarzy. I prawdziwy król artu, legendarny władca miał historyczny pierwowzód. Tutaj naprawdę polecamy. Polecamy też, to jest sprzedaż od czwartku, historia na weekend, jak złupiliśmy wikingów. Szanowni Państwo, dodajecie pytania, gdzie można z wysyłką na zagranicę kupić? Capitolbook.com.pl, tam są nasze numery. I tam Państwo możecie zamówić z wysyłką na zagranicę pisma z historii na weekend. To jest, czyli znaczy, Historia Bez cenzury również, Historia Ekspert też. Jest znikający kanał Suez z okulisy pracy iluzjonisty dla brytyjskiej armii. Oczywiście polecamy Noce z Dudą i naszą książkę Kamiński. Jest e-book, jest ona też w formie audiobooka na mp Go i na, uwaga, Legimi. Szanowni Państwo, teraz Tomku na koniec coś. Panie Rostowie, pan Ryze po 17.30, no te wasze koncepcje na kontratak są takie <grytanie> dziwne. inne. No. Możemy przeczytać, były szef Mon, Mariusz Błaszczak, czy tam w Onecie, zapowiedział we wpisie na platformie X złożenie doniesienia na obecnego wiceszefa resortu, yy, Cezarego Tomczyka. Jest to spowodowane zapowiedzią Tomczyka dotyczącą przekazania prokuraturze dokumentów o agitacji wyborczej na piknikach wojskowych. I wyobraźcie sobie Państwo, to jest ta metoda właśnie obozu PiS, ludzi Kaczyńskiego, żeby zarzucać prokuraturę. No, tak jak obiecywał pozew pan Szczucki, bo to, no, no, przecież to, to, to jest coś niebywałego. Jego ludzie w Bercelu przecież nic takiego nie robili. Oni, oni pracowali dla kraju, prowadząc tą kampanię wyborczą Szczuckiego. I reszta, i, i Morawiecki, i pan Lewandowski teraz w imieniu pana Szopy, czy tam w imieniu pana Kućmirowskiego złoży. To jest ich metoda. To jest ich metoda, próba sparaliżowania opozycji i znaczy nie opozycji, tylko, tylko yy, koalicji i pokazanie swojemu elektoratowi, jak oni walczą. To, to są działania pr bo wiadomo, że tutaj z tym nic nie ma. Yy, także gratuluję Panie, panie Jarosławie. No, ta metoda walki spodziewam się, że w PiSie budzi też politowanie. Że... Zresztą wie Pan, jak szanowany jest Pan Błaszczak, Błaszczak no, na niego mówią także. I u Pana właśnie chyba to powstało, to przezwisko. Panie Jarosławie, składajcie, niech Pan też składa jakieś tutaj um, zawiadomienia. Już Pan szykuje ten sześć, sześć, część zawiadomień dotyczących pomnika smoleńskiego i, i, i dalej sprawy dotyczące wieńca, bo Pan w ten sposób będzie kontratakował, żeby dalej wieńiec kraść. Zobaczymy, czy Panu na to pozwolą. Do więzienia, Panie Jarosławie. A my mówimy do, do zobaczenia.